gość Radia Zachód. Janusz Rzeczkowski, dzień dobry. Zapraszam na rozmowę w Polskim Radiu Zachód, a naszym gościem jest pan poseł Witold Czarnecki, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Miło gościć zielonogórskiego posła z Wielkopolski, bo przecież... To prawda. Bo przecież... Od 18 lat. Od 18 lat, ale z Zielonogórą związany. I rozpoczniemy od wspomnienia świętej pamięci senatora Waleriana Piotrowskiego. Odszedł w wieku 96 lat. Jutro uroczystości pogrzebowe. Wielka pomnikowa postać tutaj dla Zielonej Góry, dla Lubuskiego, ale myślę, że także dla całego kraju. Tak, to prawda, ale zauważyłem wczoraj w rozmowie z posłami i senatorami, że postać kompletnie zapomniana. Bo jednak aktywność pana senatora Waleriana Piotrowskiego to są lata 90. i wcześniejsze, oczywiście jako obrońcy na przykład uczestników wydarzeń zielonogórskich 60. roku. Ale później był bardzo aktywny, bo był przecież dwukrotnie senatorem i był, o czym też mało kto pamięta, jednym z założycieli Porozumienia Centrum w Zielonej Górze. On, senator Lipiec i wielu jeszcze innych osób, z których prawie nikt z polityce nie działa, z wyjątkiem mnie. No i to życie pokazało to, ta odpowiedź na pytanie, czy wiesz to, że umarł Walerian Piotrowski, a mi posłowie mówią, nie wiem. Znaczy, że to przeszedł już do historii. Bo rzeczywiście już ładnych kilkanaście lat nie działał, ale ostatnia jego działalność, taka mocna, aktywna działalność, wiązała się z wyborem pani Ronowicz na prezydenta Zielonej Góry. Tutaj ją poparł. To wtedy był tu bardzo poparł i wtedy był bardzo aktywny pan senator. No ale to jednak było ładnych kilkanaście czy kilkadziesiąt lat, kilkanaście lat wcześniej. Także postać wyjątkowa, czyli odważny, szlachetny, no i mający zasady. Zakładał Porozumienie Centrum, bo był, mówię, razem z Edwardem Lipcem, Marek Wójtowicz, Janusz Rajk, Krzysiu Kaliszuk, zakładaliśmy, ale odszedł od nas, bo my byliśmy partią zbyt centrową. Rozumiem, i to oczywiście nie możemy mieć do pana senatora pretensji, czy nie mogliśmy mieć, bo po prostu był inny, bo my byliśmy bardziej do środka, próbowaliśmy budować formację szerszą, a to było nasze prawe skrzydło. Marek Jurek, to takie postacie też znaczące, tylko Marek Jurek jeszcze dzisiaj po prostu w polityce istnieje, jeszcze się wypowiada, do rzeczy pisuje, chociaż też się z nim oczywiście w wielu rzeczach nie zgadzam, ale wracając do senatora Piotrowskiego, zasługuje na pamięć, bo był osobą szlachetną, wybitną i odważną. Wielokrotnie odznaczany najwyższymi odznaczeniami państwowymi. Był także obrońcą życia. Bardzo... Tylko z tym się kojarzy. Tak, tak. Natomiast do końca życia bardzo, bardzo mocno interesowało go to, co dzieje się w Polsce, co dzieje się na świecie. Ja przeprowadziłem chyba bodaj ostatni wywiad z panem senatorem na przełomie 21 i 22 roku. I na przykład cytat z pana Waleriana, świętej pamięci Waleriana Piotrowskiego. My żyjemy w Europie, w tej części świata, ale jesteśmy Polakami, ponieważ Europę tworzą narody i państwa. To chcemy utrzymać, bo to jest wartość tej Europy, w której żyjemy, której pragniemy. Dobrze by było, gdyby Sejm, aktualny Sejm do tego się, pod tym się podpisał, bo widać, że niechętnie się pod tym podpisuje. Bo jednak głosowanie za rezolucją, która była rozpatrywana przez Parlament Europejski, rozpatrywana w komisjach, z aneksami rewolucją i pozytywne, przegrana Polski jest przegraną całej Europy. Zresztą widać, że to nie była taka minimalna przegrana, bo przecież tam było jednak ponad 270 europosłów było przeciw tej rewolucji. Różnica głosów była... 9 głosów. No tych 9 z Polski, gdyby nasze głosy, 444 się europosłów wstrzymało, gdyby nasi posłowie zagłosowali tak, jak powinni zagłosować Polacy... Pytanie, panie pośle, czy to są nasi posłowie jeszcze? No posłowie, którzy startowali do Parlamentu Europejskiego z list... Koalicji Obywatelskiej. Europejskiej. Ale to była koalicja pan premier europejska, Donald tak. Tusk, pan, pan przewodniczący Tusk mówił, że jednak oni nie zagłosują za tą rezolucją, czy deklarowanie, a znaczna część posłów, to prawda, że nie są członkami Platformy, ale oni z list Platformy startowali, no i oni się i za aneksami głosowali, i za koalicją. A aneksy są po prostu, generalnie wszystko jest bardzo groźne, bo pozbawia wpływu Polaków na cokolwiek. I na obronność,
i na monetarną politykę, na fiskalną, na każdy rodzaj polityki, dotyka to wszelkich obszarów. Te 260 czy 270 poprawek zawartych w aneksach, to są poprawki bardzo groźne dla istnienia Europy jako takiej, takiej, jakiej my byśmy chcieli. A chcemy Europy narodów, Europy, bo przecież się różnimy. Polak jest inny od Włocha, od Węgra, no jest czymś się różnimy. Nie róbmy takiego organizmu, którym nie jesteśmy. Czerwcu, to się obróci przeciw nam. W czerwcu wybory do Parlamentu Europejskiego. Bardzo ważne wybory i chyba wokół tego również ta cała narracja i kampania będzie się toczyć. Tak? Czyli tak jakiej myślę. Polski chcemy w Europie, czy obronimy tę suwerenność. Natomiast rozpoczęły się obrady Sejmu 10. kadencji. Pan poseł już po pierwszych tych obradach tej nowej kadencji. Jaka refleksja? Jaki to będzie Sejm? Co się dzieje tam na sali plenarnej? Jak ocenia pan nowego marszałka, układ koalicyjny, który się rządzi, atmosferę tych obrad? No, pytań jest wiele. No, rzeczywiście posłem jestem już 18 lat, czyli mam z czym porównywać. Byłem najpierw 2 lata w rządzącej grupie jako Prawo i Sprawiedliwość, potem byłem w 8 lat w opozycji, potem w 8 lat rządzących, więc mam z czym porównywać. No na pewno największe chamstwo to było nie żadnego lepera, tylko kiedy wyszedł Palikot. No to było coś obrzydliwego. Ten język polityki tak się zmienił, był straszny i prowadził to Palikot. Potem z tego języka... No, Palikota wprowadził Donald Tusk. To też pamiętam. To było potrzebne i żeby tam jakieś interesy polityczne rozgrywać, trzeba taką pałą walić po głowie. Było straszne. Były to wtedy straszne czasy. Zwłaszcza po katastrofie smoleńskiej, było to absolutnie bez empatii, bo po prostu coś obrzydliwego, niepolskiego, bolszewickie, taka prawdziwa, dobra, solidna Bolszewia. Teraz jest zakłamanie. Bo jednak widzimy dysonans między tym, co mówi pan marszałek, a co robi. No dla przykładu w mojej komisji, której byłem przewodniczącym, Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, ta komisja należy się opozycji z tradycji. No i jeżeli byłem w opozycji, byłem tutaj szefem tej komisji, jak rządziłem, szefem był Jan Grabiec. Wiceszefem tej komisji był Kierwiński i drugim wiceszefem Grzegorz Napieralski. Czyli mieli sporą reprezentację. A dzisiaj nam proponują jednego członka komisji, jednego zastępcę. Prawo i Sprawiedliwość jest wycinane. Ale równo. To jest tak, że nieprawdopodobnie. Jeszcze mówię, że my chcemy parytetu. My nieprawdopodobnie przestrzegaliśmy parytetu. Marek Suski był odpowiedzialny za to, żeby pilnować parytetów, żeby się nikomu krzywda nie stała, żeby nie można się było naszczepiać. I ten mój przykład, kiedy z tej komisji, kiedy 3 osoby z koalicji są w prezydium komisji, a nas jest 2, pokazuje, że my parytetu przestrzegamy. Panie pośle, ale pan nie tak może było. Być zaskoczony, przecież opozycja szła w czasie kampanii do władzy i do wyborów. Mówiąc, że PiS trzeba odsunąć od władzy i a niektórzy to... A żelazna miotła jeszcze będzie. Żelazna miotła, pisowska szarańcza, a ostatnio te ostatnie nowotworowe jakieś porównania, no to już to widzimy, że to się posuwa dużo dalej. Ale proszę zwrócić uwagę na ewidentną sprzeczność, bo z jednej strony mówię, że szanuję demokrację, czyli rozumiem przez to wszystkie reguły demokracji, a z drugiej strony mówię o jakiejś żelaznej miotle. Co ty, jak się ma żelazna miotła do demokracji? Żelazna miotła to jest miotła bolszewicka. A demokracja polega na tym, że są reguły, regulaminy, które się przestrzega. I my tego przestrzegaliśmy. Jeżeli my wyznaczaliśmy do KRS-u, do Krajowej Rady Sądownictwa posłów, to z różnych opcji, a oni teraz dali tylko sobie. I wtedy, kiedy my z różnych posłów delegowaliśmy do KRS-u, to była to neo-KRS, a kiedy oni tylko swoich, nie, to teraz jest prawdziwy KRS. No przecież to jest zakłamanie totalne. Także nie jestem optymistą, tak. Nie wierzę w pana Hołownię, chociaż być może się zmieni, jest absolutnie, bardzo się dobrze czuje pan Hołownia, widzę, że już jest, jak jeszcze troszkę to się uniesie do góry. To właśnie o to chcę zapytać, bo jednak to doświadczenie telewizyjne chyba bardzo mu tam pomaga. Tak, chyba tak, bo po prostu no, gwiazduje nieprawdopodobnie. Oczywiście nie zważa na to, że jest sprzeczność między tym, co mówi, a co robi, ale to jest zupełnie inna sprawa. Zresztą wierzę, że potokiem słów jest w stanie to zalać.
że tej sprzeczności mało, tą sprzeczność mało kto zauważa, a nawet jak ktoś zauważy sprzeczność, że deklaruje na przykład, deklaruje przestrzeganie regulaminu. Jak była marszałkiem pani marszałek Elżbieta Witek, to było 3 w prezydium z opozycji, 3 z koalicji i 3 rządzących. I w wyniku tego głos marszałka był decydujący. A dzisiaj największa partia opozycyjna, którą poparło prawie 8 milionów ludzi, nie ma żadnego członka. I tak się rozumie demokrację. No tak, może tylko bolszewik rozumie demokrację. Bo to, że partia, największa partia, nie ma swojego przedstawiciela, a mało oni jeszcze chcieliby, żeby to oni wskazywali, kto ma być tym. Tak jak mnie próbowano wskazać do Komisji Cyfryzacji. Panie nie, to musimy kończyć. O, jak ten czas. Ale uprzejmie dziękuję za spotkanie. Trzeba częściej. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Pan poseł Witold Czarnecki, Prawo i Sprawiedliwości. Kłaniam się. Do widzenia. Lubuskie, Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl.